aplauz, który Celine musi zapamiętać do końca życia. Przygotujmy jej bardzo gorące powitanie. Myślę, że przez kwadrans, jeżeli będziemy skandować jej imienie, tłumać krzyczy, rwać włosy, to naprawdę zapamięta wsparcie tej Alei Gwiazd i odsłonięcie swojej gwiazdy w Europie najbardziej ze wszystkich momentów w swoim życiu, jeżeli chodzi o odsłanianie swoich gwiazd gdzieś na świecie. Felicja przestraszyła się naszej pogody niepewnej, ponieważ jest dosyć ciepło ubrana, w tej chwili się tak było raczej gorąco. No ale muszę powiedzieć, że wiecie, że to jest bardzo fajna znajomość. Teraz może my przez chwileczkę odpoczniemy, chociaż tak naprawdę dziewczęta z nasy radiowej możemy przez dobre pół godziny tak sobie rozmawiać o bardzo przyjemnej muzyce. Natomiast dajmy wam szansę teraz. Pozwólcie, że ja tylko powiem wątek. Do tych nagradzających dołączył ostatnio prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który wręczył Celine Dion Order Legii Honorowej. Bardzo ważna informacja, ciągle dochodzą do mnie bardzo ważne komunikaty, które oczywiście będę wam przekazywał. Ważna rzecz, bardzo prosimy wszystkich państwa zgromadzonych tutaj przez 30 minut o niepalenie papierosów. To bardzo ważna rzecz dla Celine Dion. Jest zdecydowanym wrogiem zapachu, tytoniu. Jest taka bardzo ważna informacja dla osób, które przebywają w jej towarzystwie, że absolutnie nie mogą palić papierosów. Bywały zdarzenia, że Celine Dion na bardzo oficjalnych bankietach, uroczystościach po prostu wychodziła z pomieszczeń, nawet jeżeli rzecz działa się tak jak tutaj w plenerze. Także bardzo prosimy, apelujemy w imieniu naszych organizatorów, miasta Krakowa, Radia RWK, przede wszystkim Celine Dion o niepalenie. Dacie radę, tak? Tak nawiasem mówiąc, prawda? Co się dzieje w okolicach gwiazdy? Jeżeli ktoś z was jeszcze liczy na autograf, podejrzewam, że Celine Dion po odsłonięciu gwiazdy pojawi się jeszcze gdzieś po mojej prawej stronie sceny, tak, podejdzie do fanklubu. Jeżeli ktoś liczy tutaj pod sceną, prawdopodobnie nie będzie to możliwe. Więc jeżeli to jedyna i ostatnia okazja w tym roku, nie mogę, że nigdy nie zapraszam w polskiej muzyki popularnej, żeby spotkać się tak bardzo blisko i poprosić o autograf Celine Dion. Jeżeli naprawdę chcecie nam przerywać, ja się nie będę obrażał, to wszystko w imieniu Celine Dion. Myślę, że bardzo, bardzo... I panowie, mam przyjemność poprosić was o bardzo gorące za chwilę przywitanie. Królowej popowych wokali.
No właśnie, teraz Between